Zanim wrócimy z nimi do domu, prośmy Boga przez przyczynę naszej Matki Bożej, aby obficie je pobłogosławił, nagrodził trud pracujących i nakarmił wszystkich głodnych aż do następnych zbiorów. Zapraszamy na dożynki. Jakie dziś dla nas wszystkich to słowo ma znaczenie, pozwolę sobie na krótkie jego przybliżenie. Chleb to wsiane ziarno w tę uprawną rolę, to lekki powiew wiatru i słowika trele. Chleb to polskie łany oświecone słońcem, które nam przypominają rolnika strudzone ręce. Chleb to dom rodzinny od dziejów zarania i mama zapraszająca wszystkich do śniadania. Chleb to zatroskane Twego Ojca czoło, by żyło się dostatnio, szczęśliwie, wesoło. Chleb to dar rodziców na każdy początek drogi, a także okruszek, o który często prosi Cię ubogi. Więc szanujmy zawsze chleb,
te nasze polskie łany. I rolnika, co od świtu do zmierzchu jest zapracowany. Tylko nie pytajcie dzisiaj, po co i dlaczego, aby nie zabrakło chleba powszedniego. Witam wszystkich gości od pana wicestarosty, szanownych księży, państwa radnych. Jest mi bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast serdecznie witam sól tej ziemi, czyli rolników. Chylę czoła przed ich ciężką pracą od świtu do zmierzchu. Chylę czoła przed naprawdę ich wielką pracą, spracowanymi rękami, trudem, potem, bo dzisiaj spotykamy się po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie są owoce pracy rolników. Tym bardziej, tak jak w gminie Krynica-Zdrój, mamy grunty zwykle 5., 6. klasy, natomiast rolnicy nasi wywiązują się wzorowo ze swojej ciężkiej pracy. Są laureatami konkursów, wystaw. Jest to tym bardziej chwalebne i tym bardziej dla nas powód do dumy. Naprawdę powiem państwu, że jeżeli teraz sytuacja wygląda tak, że nasze polskie rolnictwo, polska żywność to jest nasz skarb, nasi rolnicy, także jest nam bardzo, bardzo przyjemnie. Na świecie polski rolnik jest symbolem zdrowej żywności, ekologii, najwyższych standardów, najwyższej jakości. Także serdecznie dziękuję i życzę jak najlepszej zabawy. Czcigodni kapłani, panie burmistrzu, szanowni państwo goście, drodzy rolnicy, bo dzięki wam dzisiaj ta piękna uroczystość jest. Na samym początku chciałem podziękować za zaproszenie. Z wielką radością jechałem dzisiaj na tą waszą piękną uroczystość. Chciałem też przeprosić w imieniu pana starosty za jego nieobecność, ponieważ ma inne obowiązki, ale zasilili tu nas koledzy radni powiatowi, pan Przemek i pan Emil. Także mam nadzieję, że ta uroczystość też została pięknie uświetniona przez naszych kolegów radnych powiatowych. Dzisiaj przyszedł czas podziękować na samym początku, jak to w kościele było powiedziane. Przede wszystkim Panu Bogu za to piękne święto, święto chleba. Za to, że była ta w miarę dobra pogoda, trochę suszy, ale to niewiele. Omijały nas te kataklizmy, omijały nas różne powodziowe rzeczy. Także można było ten chleb zebrać, można było te płody rolne zebrać. Dlatego też dzisiaj serdecznie za to dziękujemy Panu Bogu. Ale dziękujemy przede wszystkim wam, drodzy rolnicy, bo gdyby nie wasz trud, wasze poświęcenie, wasza zapartość w tej pracy, pomimo że ekonomicznie czasami nieuzasadniona, ale macie zawsze otwarte serce po to, żeby poświęcać się tak samo w dzień, tak samo czasami w nocy, tak samo w okresie świąt, kiedy inni czasami świętują, wyjeżdżają sobie, wy na to sobie pozwolić nie możecie. Dlatego w imieniu całego zarządu powiatu, w imieniu naszych kolegów tutaj, które reprezentują też Radę Powiatu, chciałem serdecznie wam podziękować, życzyć wam wiele zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności w waszym życiu osobistym, satysfakcji z tej pracy, którą wykonujecie, ciężkiej pracy. Jeszcze raz serdecznie wam w imieniu całego zarządu bardzo gorąco dziękuję, życzę miłej zabawy. Dziękuję serdecznie. Chciałam tylko podziękować całemu kołu gospodyń wiejskich z Piorunki, które podjęło się trudu i myślę, że sprostało zadaniu. Również strażakom, którzy zadbają o nasze bezpieczeństwo dzisiaj. Także bardzo, bardzo serdecznie żałuję, bo bawimy się dzięki nim, ich zaangażowaniu, włożonej pracy i bardzo serdecznie im dziękuję. Składam również podziękowania, zwłaszcza naszej pani Zosi Kotas. Bardzo, bardzo dziękuję. Poproszono mnie, jak widzicie, są tutaj koło nas stoiska, które zorganizowały stowarzyszenia. O nich troszkę może później, koła gospodyń wiejskich, ale jest jedno specjalne stoisko. Jest to stoisko z Mochnaczki Niżnej. Mam nadzieję, że nie pomyliłam, które przygotowała pani Ewa Gumola razem ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, ze swoim mężem. Ja bardzo proszę tutaj pana Piotra Gumolę. Jest to stoisko, na którym będzie można zjeść coś dobrego zupełnie za darmo. Po prostu podejść, powiedzieć, że macie ochotę. Z tego co wiem, jest gulasz. Panie Piotrze, dobrze mówię? Gulasz? Jest i gulasz, oczywiście. A pan Piotr chciałby parę słów do nas. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Tak w woli przypomnienia, 2017 rok otworzył nam taki dosyć ciężki rozdział. Listopad rozchorował się ponownie nasz syn Norbert.
dosyć długo trwała ta walka z jego chorobą. Oczywiście odbiło się to kosztem nas wszystkich, całej rodziny, ale nie zostaliśmy sami. Bardzo duży wkład i zaangażowanie okazaliście właśnie Państwo wy. Takie nasze najbliższe otoczenie. Taka społeczność gminna, która w momencie, kiedy potrzebowaliśmy no niebotyczną sumę, bo blisko 1 700 000 zł na immunoterapię, na leczenie Norberta, no stanęliście naprzeciwko nas, wyciągnęliście pomocną dłoń, pomogliście nam bardzo w tych zbiórkach. Dzięki temu tak naprawdę Norbert po wszystkich tych ciężkich chwilach i trudnych, jak Państwo zobaczycie przy naszym stoisku po mojej prawej, Państwa lewej stronie, gdzieś tam kręci się z tyłu, no niestety nie ma tak dużo odwagi, żeby wyjść tutaj i pokazać się Państwu. Z tego miejsca, w imieniu swoim, w imieniu całej naszej rodziny, pragnę serdecznie podziękować. Właśnie za tą dłoń, którą Państwo wyciągnęliście do nas. Nie zawsze kawałek dobrego słowa, uścisk dłoni wspierało nas, to pomagało nam, ale też wkład finansowy, który Państwo zorganizowaliście w swoich małych społecznościach lokalnych, czyli we wioskach, no przyczynił się w dużym stopniu do tego, że Norbert teraz może cieszyć się zdrowiem. W chwili obecnej zakończyło się leczenie w kwietniu. Jesteśmy teraz po badaniach kontrolnych. Jest wszystko na dobrej drodze i mam nadzieję, że tak zostanie. Także z naszej strony bardzo wielki ukłon i w ramach takiego chociaż drobnego naszej gestii, naszej wdzięczności zapraszamy Państwa do tego naszego stoiska na coś miłego i dla dużego, i dla młodszego. Serdecznie dziękujemy. Jak widzicie, są sołectwa, są sołtysi, ale są również przedstawiciele kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń, a na stoiskach przecudne rzeczy, proziaki, sodziaki, pączki ziemniaczane, grochóweczka, żurek. Można podejść, można oczywiście skosztować, posmakować. Rogaliki babci Janci, drożdżóweczki, pyszne ciasta, napoje oczywiście zimne i te gorące również. Mówimy o kawie i herbacie. Zapraszamy, można się częstować. Po występach zapraszamy oczywiście osoby, które występowały na poczęstunek pod namiot. Gości również zapraszamy po występach wszystkich na skromny poczęstunek, które przygotowało koło gospodyń wiejskich z Piorunki. Tak więc zaczynamy. Rozpoczyna oczywiście Piorunka, a po Piorunce bardzo proszę o przygotowanie się miejscowości Czyrna. Zapraszamy, miłego oglądania.
czyli główny organizator dzisiejszych dożynek. Wieś rozsławia obecnie drugi po Magdzie Gessler, kucharz Rzeczpospolitej Janusz Myjak. Nie wiem, czy jest obecny dzisiaj. Piorunka ma też oczywiście panią Urszulę, czyli Dobro Bursztyn. Trzy w jednym. Sołtyskę radną i sponsorkę wszelkich działań we wsi. Rolnictwo w Piorunce jest na bardzo dobrym poziomie, jednakowo ludzie uczęszczają do lasu i szczególnie w tym roku. Bardzo dużo grzybów zbierają, przerabiają je. Gratulujemy Piorunce. Na scenę przygotowuje się oczywiście Czyrna, mała, ale niezwykła. Mieszkańcy bardzo gospodarni, pracowici i pobożni. Ksiądz proboszcz doda, że pobożni? Na pewno, pobożni. Mieszkańcy, jedyna wieś na świecie, gdzie jest o wiele więcej krów niż mieszkańców, moi drodzy. Tak, tak, zgadza się. Tutaj też jest największa liczba powołań kapłańskich, moi drodzy, właśnie w miejscowości Czyrnej. Ze względu na dom polsko-słowacki, miejscowość znana jest w całej środkowej Europie. Zapraszamy serdecznie, sołectwo Czyrna. Żyto żeśmy pokończyli, na wiesiany teraz czas. Wszyscy siada poprosili i ostatni kompań z gaz. Wszyscy siada poprosili i ostatni kompań z gaz. Zero ubijemy świnie, wódki napijemy się. A Muszynka, moi drodzy, to urocza wieś. O tradycjach historyczno-patriotycznych, przepraszam, przez słynne okopy konfederatów barskich. Znana z dobrych rolników, strażaków, a ostatnio ze wspaniałych inicjatyw dobrze zorganizowanej młodzieży. Widzimy, widzimy ich wszędzie. Tak jest, to tutaj urodziła się i spędziła dzieciństwo Asia Kulik, jedna z najsłynniejszych współczesnych Polek. Niedługo, moi drodzy, będziemy mówili, że Krynica leży koło Muszynki. Tak jest! Witamy Was, witamy Was, witamy Was i na powitanie jeszcze jeden raz zaśpiewamy wszyscy. Piosenko, witamy Was, witamy Was, witamy Was i na powitanie.
Wyżna, jest znana w okolicy z prawdziwych górali i działaczy PSL-u z przedwojennymi tradycjami. Tu produkuje się najlepsze w okolicy oscypki. Duża część mieszkańców wioski wyemigrowała za chlebem do Ameryki. Fama niesie, że co drugi człowiek w Chicago mówi, że pochodzi z Mochnaczki Wyżnej. Zapraszamy serdecznie na scenę. Pszczelarstwo i medycyny uczył ich ksiądz Ignacy Franciszek, legenda nasza bereściańska. Współczesny Berest kontynuuje pszczelarskie tradycje, już nie krowy i słynna mleczarnia, ale pszczoły i miód są chlubą tej wioski. Największym ich pasjonatem w Bereście jest oczywiście kto? Ksiądz Stanisław.
który w wolnych chwilach oczywiście nam proboszczuje. Zapraszamy oczywiście serdecznie Beres. Tradycjach rolniczych, laureaci nagród na dożynkach i festynach. Podkradli z Czyrnej Michała Trojanowicza. Ten sołtys potrafi rozwiązać ich wszystkie problemy podobno. Mówią o nim, jak mamy Michała w naszym rodzie, to nas bieda nie ubodzie, prawda? Choć są na dole, to zawsze górą nadwyżną, bo mają największą szkołę, remizę i kościół parafialny. Zapraszamy na scenę. Wszystko. Rolnictwo, turystykę, agroturystykę. Od 1363 roku do początku XX wieku królewskie miasto. Współcześni, mądrzy ludzie z Tylicza mówią, że ich miejscowość może być ponownie miastem. Brakuje tylko, uwaga, 60 mieszkańców. Po dzisiejszej nocy, kto wie jak się zakończy. Zapraszamy serdecznie Tylicz. Brawa gorące. Podsumować to, co osiągnięto.
śpiewali. Byśmy sobie dzisiaj razem pośpiewali. Szumą drzewa, szumią i ptaki śpiewają. Szumią drzewa, szumią i ptaki śpiewają. Najpiękniejszą wioską, najpiękniejszą wioską Wyliś nazywają. Najpiękniejszą wioską, najpiękniejszą wioską Wyliś nazywają. Straciłaś.